Witajcie, myszki z tej strony Trajan, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na wakacji Pride and Fall jako Bractwo Węgla. Ostatnim odcinku oczywiście zakończyliśmy na tym, że mieliśmy dostać event. No właśnie, dostać event o tym, że o tym, że tam mamy przemowę naszego lidera i usunęło to nam blackouta, więc to jest fajne. Więc oprócz tego, że drzewko nam dziwnie działa, a trochę może coś się z drzewkiem trochę. To jest właśnie problem, kiedy robią coś takie drzewka, że później jakieś dziwne rzeczy się robią. Więc teraz możemy sobie oczywiście tutaj wszystko ulepszać. Może najpierw ten sobie zajmiemy. To bardzo długo zajmuje czasu, więc jak się tym zajmiemy, no to powinno nam trochę zejść. W międzyczasie chyba wszystko mamy już skorowane, co się samo skorowało. Więc możemy rozdać medale i obserwować, co się w innym zakątku świata dzieje. Ponieważ co mamy innego do roboty? Okej. Jakieś decyzje się nam blokowały. Do czego? A, tutaj. Tak, jeden z problemów. To oczywiście zapewne dostaniemy w pewnym momencie, ale nie wiem, co dokładnie sądzić o tym. Wiecie, z jednej strony fajne, z drugiej strony nie wiem, co, na czym mam się szykować. Wcześniej trochę wiedziałem, ponieważ gra sama mi powiedziała o tym, ale teraz to już nie wiem, czy będzie coś ciekawego, czy nie w przyszłości. Tutaj dostajemy jakieś badania. Powiem tak, jest małe to drzewko, ale z drugiej strony jest dużo takich rzeczy, które byśmy w sumie nie chcieli. No, aż tak bardzo nie chcemy. Na przykład marynarkę. No, mamy rzeki takie duże, ale z drugiej strony te rzeki nie są aż takie fajne. Na pewno to, co polecam, jeżeli chociaż ile osób ogląda przy tym, które tworzy mody. Jeżeli tworzycie rzeki takie z regionów morskich, to nie róbcie jako ciśniny mostów, tylko spróbujcie coś innego, bo z jednej strony rozumiecie, że takie fajne, że w sumie to jest logiczne, żeby tak było, ale z drugiej strony nie chcielibyście mieć problemu z frontami, bo tylko AI sobie radzi. No dobra, w takim razie czekamy. Dużo tutaj regionów się zjednoczyło, co dzięki czemu możemy oczywiście coś wykorzystać to, ale niestety dopiero się zacznie po 32 i zgaduję, że jednak 32 będzie mieć to wszystko, więc się nic nie zmienia. Nic takiego ważnego. A, pająk zauważyłem. No, z jednej strony na samym początku myślałem, że to jest taki. Nie lubię czasami, jak oni tworzą takim samym stylu, bo widziałem kilka z tych drzewek, ale z drugiej strony ci mają już trochę się rozróżniają, więc to jest akurat fajne. Teraz to, co na razie chciałbym porobić, to mamy oczywiście te wszystkie rzeczy. To jest chyba po prostu lepszy pociąg. Ogólnie też pociągi byśmy musieli zacząć produkować. Zmieniłem sobie wszystko na karabiny, ponieważ nam się ulepszyły, a w sumie reszty nie potrzebujemy zbytnio, więc na razie to później sobie polepszamy, zgaduję. Będę musiał sobie poszukać te wszystkie pojedyncze rzeczy, polepszać sobie. No, powoli się tutaj zajmujemy. No, a to jest dziwne, jak się co chwilę nie dostaje teraz eventu, że tak się czuję, że nie jest tak spokojnie. No, ale tutaj się Mazury zasina. No, tutaj nawet widzę trochę teraz województwa. Zgaduję, że mogą być problemy później, jeżeli zostanie dodany content, ale zgaduję, że będą chcieli zostawiać ten content na poziomie jednak, no wiecie, jednak takim ładniejszym, żeby te regiony się jednoczyły, a nie żeby to było trochę takie oby było. Dobra, tutaj sobie powoli też będziemy badać te supporty, ale na razie nie widzę, że nie potrzeba aż tak bardzo. No, wystarczającą ilość generałów na
w miarę okej armię, mamy też dużo manpowera, co oznacza, że nasi wrogowie też będą mieć ogromne armie, więc musimy po prostu robić to pod sprzęt, jakim będą nasze dywizje chodziły, ponieważ mogą mieć miliard dywizji, zjadać sobie jedzenie, zapasy. Okej, dostajemy New Call Policy, co nie wiem dokładnie co to znaczy. To znaczy, że chyba dostaniemy, tutaj tak naprawdę nic nie mamy. Brotherhood of Call. To jest chyba ta dywizja, o której mówiłem. Dobra. Kurde, nie mamy tego, dobra. Nie będę tego na początku. Wykorzystamy ten doświadczenie wojskowe. Niech wszyscy poćwiczą sobie. Wykorzystamy to doświadczenie wojskowe, żebyśmy mogli sobie stworzyć mega dobrą dywizję z tego. Bo to z milicji bractwa możemy. Armored Cavalry. No chyba sobie wykorzystamy to na Armored Cavalry, bo to chyba byłoby najlepsze, co żeby wybudować. Oraz tutaj widzę, że możemy już trochę tych dywizji potworzyć, więc sobie 10 dywizji niech tworzy się. Oczywiście nie dostaniemy najlepszego sprzętu, ale jeżeli napakujemy sobie dywizję czołgami, no to wiecie jak to będzie. Będzie dosyć ciekawie w przyszłości. To chyba chodzi o to. Polska Guru. Tak, super czołg. Chcemy te katapult, o tutaj. No, mamy prymitywny moździerz, by się przydało trochę ulepszyć ten. Dobra. Tak naprawdę milicję bractwa będziemy zapewne od razu zmieniać. Chodzi o to, żebyśmy mieli po prostu mieli taki fajny, duży, dużą dywizję czołgową, którą możemy wykorzystywać, żeby produkować sprzęt. Ja pamiętam, co dałem coś takiego i wiedziałem o tym, że coś takiego istnieje, ale ktoś od razu napisał, a jest coś takiego i takie, gdybyś nie napisał, to bym tego nie zmieniał przez dłuższy czas. A jeżeli napisałeś, no to nie, dobra. Tutaj chciałbym mieć więcej dywizji, realnie, specjalnych. I co tutaj możemy sobie pozmieniać, tutaj jeszcze trochę czasu minie. No trochę minie czasu zanim to będzie, więc możemy sobie zmienić Recon. Najbardziej mi się podoba, że miałem taki, grałem kiedyś takiego innego moda, gdzie tam były specjalne, że tam siodła, trzeba było zdobyć te zwierzęta, tylko nie pokazali jak zdobyć zwierzęta. I to nie było ciekawe, ponieważ nie chciałem się już ogarniać jak się zwierzęta. Okej, tutaj się też Motorcracy. Okej, ciekawie. Ciekawie się zapowiada. Okej, chyba możemy już powoli zmieniać sobie. Dajemy sobie to, dajemy sobie więcej tych batalionów. Sobie poczekajmy. Okej, widzę, że Częstochowa też ma się los. Tutaj Ostrołęka. Okej, tutaj się powoli jednoczą. Co dla nas jest nawet spoko, dlatego że my chyba mamy takie długie, żeby po prostu było do 32 roku. Ale powoli się zajmujemy tym. Czekaj, chyba kojarzę tego gościa po prawej stronie, chyba. Tak! Dobra, kojarzyłem. Więc możemy dostać gościa jako generała, tutaj też Roxanę Węgiel. I albo tego, czy są jakieś różnice? Ten ma political power. Go znam, no to go wezmę. Tak, to jest jeden z dlatego, dlaczego go wybrałem, bo go znam. Tak, generals. Tak, Jakub Zgierski, media personality. No większość z tych to jest publicystów. Ja oczywiście większość znam publicystów, więc to nie jest nic dziwnego. Tutaj sobie zmienię w takim razie, bo już widzę, że coś z fabrykami chyba nam się zmniejszyło. Ilość fabryk. Dobra, co my chcemy? Chcemy dalej sobie zmieniać te dywizje, kiedy możemy. Tutaj możemy sobie zmienić od razu. Dzięki temu dostaniemy oczywiście słabe czołgi, ale za to mnóstwo czołgów. Okej. Batalion. Już mamy dosyć ich sporo, więc trzeba je przekładać. No i sobie weźmiemy w takim razie tego gościa.
Tutaj. Chyba już mamy problem z ekwipunkiem. Nie, to jest typowy problem z złym postawianiem tej dywizji, że one będą co pewien czas przychodzić. Okej, okay. Pytanie, ile jest nam zostało? Uda nam się jeszcze trochę wcisnąć czołgów. Okej. Okay. Chyba tyle nam się uda. To jest chyba maksimum, co możemy czołgów. Tak. Nice. 600 czołgów. Uuu. No i w sumie jedyne, co możemy zrobić, to zmienić na tych. Minusem czegoś takiego jest to, że zawsze mogą usunąć dywizję i wtedy są problemy. Dobra. Ale chyba uda nam się usunąć tych gości od zielonej energii. Nie, chyba teraz się uda nam ich usunąć wreszcie. To jest nawet duże minusy, ale z drugiej strony jesteśmy już na takim poziomie, gdzie te minusy realnie nic nam nie robią. Dobra, dajemy te dywizje. Ich jest naprawdę dużo. Okej, widzę, że tutaj dużo już się jednoczą, tak realnie. Dobra, czekamy. Tutaj mam też ten minus, ten militaryzm bardzo nas uderza. Ale to jest chyba polityka, której my nie możemy zmienić. Dobra, co możemy zrobić? Logistic? Jak na razie nie mieliśmy problemów z tym. Możemy zmienić sobie na Signal Companies. Realnie to jest ten problem, który może nas osiągnąć. Bo tam dużo razy stają w miejscu. Tutaj nic nie zrobimy, bo jeszcze rok jest. Field Hospital na takim poziomie to nie jest. Może Maintenance Companies, chociaż jeżeli nie mamy attrition, to też nie jest. To wydaje mi się będzie najlepsze. Mamy dużo political power. Tutaj pokazuje, że możemy sobie zmienić, ale mamy już wystarczająco. Mogę w międzyczasie sobie jeszcze zmienić to, żeby na to ustawili, bo tak to już mamy wystarczająco. A tak to będziemy rozdawać tym medale. Okej. Tutaj możemy nawet dwa medale rozdać. Naprawdę mamy medale tylko pod właśnie konsumpcję, więc trochę słabo. Okej, okay, Victory Lab. No tak, jakieś zapewne parada wojskowa. Okej. Okay. Tutaj już się nam kończy, więc może sobie zaczniemy. Tutaj wszędzie już są nasze kory. Na szczęście to nie są też takie małe regiony, to małe regiony są fajne, jeżeli tak naprawdę te państwa chcemy jakieś fajne granice, a tutaj zgaduję, że trudno, żeby jakieś granice fajne były. Dobra, tutaj chyba nawet nie wchodzi nam, tak, tutaj nie mamy żadnego opustu do resources. No, czasami tak postanawiają w modach. I czekamy. A, może trzeba dać to. Unified the region. What? Ale jak mamy unified the region, jeżeli jeszcze nie możemy? Czy już możemy sobie? Nie, jeszcze nie możemy. Nie podoba mi się to, że mogą nas zaatakować ze wszystkich stron. Tak naprawdę musimy szukać tych, którzy dystryktów. Właśnie, czy oni sobie jakoś tutaj, jakoś, czy to jest jakoś widoczne? Nie wiem, dobra, tak to będzie czekanie. To w sumie kilka minut. W sumie kilka minut, ale z drugiej strony robię głupio, żebyście wszystko to oglądali. Mamy tutaj Dodge'a. Fajnie. W takim razie poczekamy. No, jak już wszystko będzie możliwe, żeby zaatakować, to wrócę. Więc widzimy się za chwilę. Okej, jestem już z powrotem. Właśnie wybiła data i możemy kogoś zaatakować. Więc postanowiłem, że na samym początku ustawimy dywizję na naszych granicach. Tak, wiecie, żeby może na wszelki wypadek, gdyby inni chcieli zaatakować. I myślę, że najpierw zaatakujemy Jasną Górę.
Tak, myślę, że to będzie najprostsze ze wszystkich państw jak na razie. A też musimy się upewnić, żeby. Bo to jest tak naprawdę rozkaz. Rozkaz ataku. No właśnie. Więc jak tutaj nas zaatakowali, no to już. To już musimy się tym zająć. Też dywizja zapewne wroga. Częściowo może wiedzą, częściowo może nie wiedzą, ponieważ AI nie potrafi aż tak ładnie to ustawić, ale jeżeli tam ci chodzi o to, że jeżeli mają wojnę, ci mają wojnę, okej, ci mają wojnę, ci nie mają wojny, ci mają wojnę. Chodzi o to, że jeżeli mają wojnę, to znaczy, że nie mogą nas zaatakować, a my. A my ich też nie możemy teraz atakować, więc nie ma sensu stawiać dywizji na ich granicach. I w takim razie sobie tak poradzimy. Dobra. Na szczęście, jak mówiłem, przygotowałem się, więc nie ma problemu z tym. Co najwyżej oni mogą nas zaatakować. A, już nie mogą nas zaatakować, ok. W takim razie możemy usunąć ten rozkaz i wysłać. Tak, jesteśmy chyba. Tutaj AI musi trochę być poprawione, bo ewidentnie. Wiem, że może nie jestem aż tak bardzo skromny, ale ewidentnie jesteśmy o wiele potężniejsi od nich, ponieważ dosłownie stworzyliśmy dywizję. Tak. Udało nam się stworzyć dywizję, kiedy oni nic nie potrafili. I my w międzyczasie powinniśmy sobie. Tutaj jeszcze nie idziemy w to. To chyba jeszcze nie potrzebujemy, nic z tego nie korzystamy. Możemy to sobie zacząć wybadać, ponieważ to musi się przydać i tak naprawdę nikt przeciwko nam nie ma. Nie masz szans, żeby ktoś nas zaatakował, bo wszyscy walczą przeciwko sobie. Jak tych zaatakujemy, a nie mają wojny z kimś, nie. O, Ricardius Calisus. Widziałem trailer, zwiastun do tego i mają dać tutaj więcej kontentu. Że to będą takie historyczne postacie. No i dobrze idziemy, ponieważ tutaj ich ciśniemy. No i mówię, to jest właśnie ten problem z tym, że tutaj będziemy oczywiście mieli te dywizje. Na szczęście jesteśmy na tyle potężni, że nic tam nie mogą nam zrobić. Ale one potrafią wracać tutaj. Dobra, i jeszcze ta dywizja. Ja niby jakaś dywizja była. Czekaj, coś straciliśmy? Chyba nie. O nie, czy to. Tak. Sikorski miał taką sesję zdjęciową. Okej, okay. Możemy wysłać tutaj. Jeżeli póki nie są z nami na wojnie, to możemy trochę ich wykorzystywać. Dobra, którzy to byli ci? To byli te. Oni mają. Są na froncie? Mają inne fronty, więc chodzi o to, że. Ale dajcie już mega agresywny, a już mieli na samym początku. Kogo tam jeszcze tutaj? No, mówię. Fajne ciśniny, ale do momentu, kiedy nie przekraczasz ich. Tutaj sobie wykorzystajmy to do tego budowania. Tutaj chyba już nic nie pójdziemy dalej. Możemy sobie karabiny zrobić. No, badania tutaj są dosyć długie, jednak, muszę powiedzieć. Okej. Jak przejmujemy miasto, to im się zmienia nazwa. Się zastanawiam, dlaczego Equestria się nazywała. Teraz Gnezna się nazywa, później może się nazywać inaczej. Wow, nikt nas nie zaatakował, to i naprawdę stanowiło, że nas po prostu nie będzie nękało. Mamy te kilka dywizji, niech wyślą tutaj. Mogą stać na granicy, ale. O, już się skończyło. Dobra, w takim razie kogo zaatakować, żeby miał wojnę? Tych możemy zaatakować. Jak to wygląda? Albo Toruń zaatakujmy.
bo oni są dosyć potężni. Tutaj. Tak naprawdę musimy podbić trzy państwa większe, żeby zjednoczyć. Czy już możemy zjednoczyć? Jeszcze nie. No, więc to będzie przeciwko Toruniowi, jak macie flagę. Macie taką, dobra. Nie będzie chyba nas za bardzo obchodziło ten dalszy front. Możemy tak naprawdę sobie tutaj zostać. Dajmy sobie jeszcze tych tu. Wszystkie dywizje. Super komentarze. Tych tu. Dobra, tych też wyślemy. Niech nie będzie problemu. Mamy te fabryki darmowe. Gdzie ich wysłać? Wyślijmy ich tutaj, żeby tramwaje nam robiły. Okej, w takim razie czekamy. Tak, co chyba co chwila będziemy mieć tych. To pytanie jest, czy w późniejszym czasie jest sens, to czy nie. Okej, się zgodzili. Co mamy tutaj? Są już dywizje. I mają nawet braki. Dobra, to jest 100. 14 dni. Tutaj nas nie obchodzi. Wiem, że tutaj będzie zapewne dużo tej armii, ale póki co nie jest to aż tak bardzo. Bardzo potrzebne. Ale jak to wygląda? Ci nie są w wojnie. No, może być problem. Tutaj widzę, że się jakoś sobie radzą. Breakthrough czy Atari Multiviruses. Chyba w to pójdziemy. Dobra. Wchodzą nasze dywizje. Okej. No niestety trzeba bardzo głęboko wejść, żeby ich podbić, więc. Więc może to trochę zająć. Dobra, zrobiliśmy to jeszcze 12, więc to już niedługo możemy pójść. Tutaj widzę, że nie weszli. No, czasami tak bywa. Tak, tymi się nie przejmujemy jak na razie. To naprawdę nie jest potrzebne. To chyba nie jest już wojna, tylko ktoś przeciwko nam robi. Nie, nie, przeciwko nam, tylko że. Jak to się nazywa? Okupacja. No. No, chyba szybko przejmiemy, tylko musimy uważać później, żeby po przejęciu nikt nas tutaj nie zaatakował. Tutaj walczył między sobą. O nie, to jest on. Teraz zauważyłem. Tutaj przeciwko Gdańsku. Tutaj też walczył przeciwko tym, więc może nawet im trochę pomożemy dzięki temu. W głównej mierze chodzi o to, że chcemy to zrobić, bo to wtedy odblokuje resztę drzewka. A żeby to zrobić, to trochę musi minąć. Ale tak naprawdę to nas nie obchodzi ta część frontu, obchodzi nas ta część. Tak jak zwykle coroczne część. Dobra, już jesteśmy prawie przy Toruniu. No, czasami bywałem w Toruniu, nawet fajne stare miasto jest. Jest taki przykład właśnie. Jak to dobrze właśnie samorząd prowadzi same stare miasto, a reszta nie jest aż taka ciekawa. Okej. Przejdźcie tutaj na drugi brzeg, ponieważ tutaj mamy część rzeczy, musimy. Widzę, że fronty trochę się nam słabo zrobiły, ale i tak nasze dywizje są na tyle dobre. O, Wąbrzeźno! Tak, to jest tam moja rodzina. To jest. Jeżeli chodzi o miasto, jest fajne, bo jest tam dużo właśnie starych zabytków. Tylko
powiem szczerze, już bardziej czuję, że moje miasto jest bardziej przygotowane na turystów niż tamto miasto. Okej, w takim razie tutaj... A, jeszcze nie możemy, ale sobie dodam. Tak, sobie użyjemy. Sobie zmienimy w takim razie tutaj, bo mamy... No, bo w sumie mamy tych ciężarówek, nie mamy, więc to może się przydać. Sobie zrobić większe dywizje? Możemy. Możemy spróbować. Ale nie możemy, dlatego że nie mamy doświadczenia. Okej, czy możemy zjednoczyć? Możemy zjednoczyć! Nice! Więc Bractwo Stali jednoczy Łudzia-Jura region. Nie wiem, czy to ten region, ale okej. Moment of Peace. Nie sądzę, żebyś był jeszcze moment of Peace. Okej, w takim razie szukamy krajów, które nie walczą z nikim, a są przy naszych granicach. Tutaj kończy im się, ale chyba wysielamy... Tak naprawdę nie musimy mieć tych rozkazów. Bo tak patrząc realnie, to wyślemy tam dywizję, to ledwo co ta armia będzie się poruszała, a już mamy w sumie tyle korów. Jedyne co, to trzeba po prostu... Trzeba uważać, żeby tam nas jakoś nie złapali od tyłu. Okej, samoloty. No w sumie samoloty by się przydały. Mamy niby te drony, ale zbytnio ich nie korzystałem. Jakoś w ogóle nie czuję, żeby to korzystać. Mamy 4 sloty, dobra. Mi się podoba. Mamy nadal te rozkazy, co oznacza, że... Okej, jeszcze niebieska armia ma jakiś rozkaz. Ja ich dawno włączyłem. Więc... O, tutaj. Dobra. Wyślijcie tu. Okej, co to? Tarmobeksz? Czyli też. Art of Darkness. Aha. Coś chyba tam nie było zbyt ładnie. Coś mi się tak wydaje. Okej, w takim razie ciągniemy tutaj. Okej, tutaj... Coś się w Rosji dzieje, ale realnie nawet... Co to jest? I to będzie się ciągnęło zbyt długo. Dobra, flaga. To jest to. Wait a second, jesteśmy w wojnie? Możemy dopiero po 20... A, maś los. Zjednoczyliśmy. Dobra, niech ktoś nas zaatakuje. Jeżeli nic nie możemy zrobić... pokaż swoją dywizję. Jeżeli nic... To naprawdę nie trwa 20 sekund. Dobra, musimy poczekać na to. Wiecie co? Może poczekam, bo nie wiem, co jeszcze będzie. A to... Nagrywałem połowę odcinka, widzę, że czasowo to już prawie cały odcinek. Więc poczekamy sobie chwilę, zobaczymy sobie na to. I popatrzymy sobie. No, 3 rzeczy ma? Czy to Kreml? Nie, to tatarskie coś. Brotherhood of Whitehorn. O. Aha, tak. To jest dziwne. Okej, lepsze czołgi. Chcemy oczywiście mieć najlepsze czołgi. Okej, moment to enjoy. Okej. I się odblokowało nam kolejne. Łomaślos. Lungs full of hope. Super region. Czym jest super region? Dobra, zobaczymy. Znowu mamy 30, co oznacza, że będzie szybko. Zobaczymy jak to będzie. Widzę, że tutaj mam dużo idei, dużo badań, to jest fajne akurat. I tutaj też mamy... fajne. Mamy rzeczy. Dobra, w takim razie biorę to. Patrzę, czym jest Super Region, czyli 6 województw. No, to nawet może się nam szybko udać. Więc, bez mnie Trehol.
W Hardware 4, nam to jest Planet and Fall, jako bractwo z węgla, ciągle mówiąc stali, ponieważ wiadomo, na czym się to jest polega. No to, cześć.